Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Kolega wspomniał o tym, że mieliśmy ostatnio problemy z realizacją unijnych projektów w Brzegu i w Namysłowie. Czy te powiatowe urzędy pracy i wykonanie, realizacja tych projektów były kontrolowane przez Wojewódzki Urząd Pracy? Znaczy w pewnym procesie na pewno były kontrolowane, bo jeżeli chodzi o powiatowy urząd pracy w Namysłowie, to dotyczy ostatnich tak naprawdę 3 lat i różnego rodzaju projektów. My teraz w grudniu przystąpimy do własnej kontroli, znaczy mamy wyniki audytu zewnętrznego, który dokonał starosta i na podstawie między innymi wyników tego audytu będziemy podejmować kroki kontrolne i ewentualnie, jeżeli potwierdzą się wszystkie nieprawidłowości, które zostały stwierdzone, to będziemy odzyskiwać środki Europejskiego Funduszu. Czy będziecie występować o zwrot tych unijnych pieniędzy? Ewentualnie tak. Je będzie musiał zapłacić starosta pewnie, a nie ci pracownicy, którzy bezpośrednio brali udział w realizacji tych projektów. Dokładnie tak. Organ prowadzący odpowiada finansowo za prawidłową realizację projektu. A wcześniejsze postępowania nic nie wykazały, że tam może dochodzić do jakichś nieprawidłowości już na etapie realizacji tych projektów? Nie, ponieważ ten audyt zewnętrzny był bardzo wnikliwy i dotyczył między innymi badania dysków twardych na komputerach. My takich możliwości kontrolnych i uprawnień nie mieliśmy, więc dopiero teraz będziemy sprawdzać pod kątem tego audytu zewnętrznego. A te przypadki to jest wyjątek, czy też wyjątek potwierdzający regułę, że nie najlepiej są realizowane te projekty z kapitału ludzkiego? Znaczy to jest kwestia tak zwanego personelu w projektach, które prowadzą projekty. I jest to różnie. Mamy na bieżąco, też weryfikujemy wszystkie sprawozdania finansowe od beneficjentów. Przeprowadzamy kontrole. Zdarzają się przypadki, że odzyskujemy środki albo nakazujemy zwrócić środki nieprawidłowo wykorzystywane. To nie jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Natomiast nie jest to jakąś taką specjalną regułą, że wszystkie projekty unijne są źle realizowane. Te nieprawidłowości, o których pani mówi, to zdarzają się częściej wśród takiego sektora prywatnego, czy właśnie tego publicznego? Znaczy mamy tak dużo projektów i z każdego sektora, i prywatnego, i publicznego, i każdy z beneficjentów istnieje możliwość, że będą nieprawidłowości lub wydatki niekwalifikowane, bo to są dwie różne kategorie. A poza Brzegiem i Namysłowem jeszcze mieliśmy gdzieś podobne problemy w jakichś powiatowych urzędach? Na ten moment aż o takim zasięgu nie. Pani dyrektor, czy urzędnik pracujący w Powiatowym Urzędzie Pracy może w trakcie swojej pracy wykonywać, realizować ten projekt unijny, czy powinien to robić już po godzinie 15.30, kiedy ten etat jakby zamyka, kończy? Znaczy, tę decyzję podejmuje pracodawca, czyli ten tak zwany beneficjent. Oczywiście osoby prowadzące projekt mogą być wynagradzane za realizację tego projektu, ale mówimy o tym również, że nie może być podwójnego finansowania. Czyli nie można otrzymywać pensję i w tym samym czasie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu. I my będziemy właśnie pod tym kątem będziemy weryfikować cały proces w powiatowym urzędzie i u innych beneficjentów robimy to samo. Czyli musi być wyraźne na rozdzielność, co jest pracą na etacie, a co dodatkowym projektem. Dokładnie i forma wtedy wynagradzania dodatkowego też gra rolę. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, umowy zlecenia, bardzo ciężko jest udowodnić, że to są inne wykonywane czynności niż te, które są przypisane na dokładnie temu pracownikowi w ramach swoich podstawowych obowiązków. Pani dyrektor, zostańmy przy powiatowych urzędach pracy, czy grożą nam zwolnienia pracowników? No jest sygnał od jakiegoś czasu, bo to nie jest nowa wiadomość. Już tak mniej więcej od pół roku ministerstwo zapowiada obniżenie dotacji na wynagrodzenia naszych kluczowych pracowników w powiatowych urzędach pracy, czyli funduszu pracy. No mniej więcej to będzie poziom 40% w stosunku do tego, co mieliśmy na ten rok. Jest to wyniką pochodnego obniżenia środków w ogóle funduszu pracy na aktywizację osób bezrobotnych. No, starostowie razem z dyrektorami na pewno podejmowali różne rozmowy na temat planów finansowych na przyszły rok tych jednostek. Z tego co wiemy, pewne cięcia będą również chyba ograniczenia w kontynuacji zatrudnienia tam, gdzie są umowy czasowe, ale mam nadzieję, że też ten pewien poziom utrzyma się zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy, bo pamiętajmy o tym, że są to osoby z takiego tak zwanego głównego klucza aktywizujące osoby bezrobotne, więc to są pośrednicy, to są doradcy, to są osoby, które zajmują się właśnie szkoleniami osób bezrobotnych, czyli naprawdę kluczowi pracownicy powiatowych urzędów pracy. Ta pula pieniędzy przeznaczonych na walkę z bezrobociem się zmniejsza, bo rząd przewiduje, że
przyszłości będzie, aż tak drastycznie spadnie nam bezrobocie? Chyba nie. Założenia na następny rok są takie, że 12,3%. Czyli to jest ten mniej więcej poziom tego roku. No teraz bezrobocie akurat nam nie wzrasta gwałtownie, chwała Bogu. No teraz w listopadzie troszeczkę wzrosło już, no skończyły się pewne prace sezonowe. Środki Funduszu Pracy, z tego co nam wiadomo, będą na podobnym poziomie jak w tym roku. Mówi się też czasem o likwidacji w ogóle powiatowych urzędów pracy. No jest taki zamysł Ministerstwa Pracy, został on przekazany też dyrektorom wojewódzkich urzędów pracy o części wyprowadzenia pewnych zadań z powiatowych urzędów pracy. Nie mamy jakby całościowego oglądu tej reformy publicznych służb zatrudnienia. Przedstawiono nam, że pewna część zadań byłaby przekazana do marszałków województw, pewna część zadań do gmin, natomiast część zadań chciałoby ministerstwo zlecać w drodze tak zwanego konkursu, czyli do sektora prywatnego. Jak się pani podoba ten pomysł? Jeżeli nie ma się tylko taką deklarację ustną i nie ma się całej synergii podejmowanych działań, to trudno też ocenić. Natomiast nie jestem pewna, czy osoby bezrobotne będą tak chętne do zmiany podejścia ewentualnie, ponieważ pamiętajmy o tym, że ona by chciała być jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, mieć świadczone usługi na swoją rzecz. Żeby ktoś nie musiał z brzegu przyjeżdżać i na przykład podpisywać do Opola. No to ja w ogóle wykluczam taki przypadek. Będą zwolnienia w powiatowych urzędach pracy, a czy Wojewódzki Urząd Pracy będzie zatrudniał nowe osoby? Nie planujemy zatrudnienia nowych osób. Oczywiście zwiększy nam się poziom zatrudnienia, jakby się to tak popatrzyć, ponieważ przejmujemy nowe zadania z kolei od 1 stycznia, to znaczy tak zwany Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przeszedł on do kompetencji marszałka województwa, w związku z tym parę osób zwiększymy zatrudnienie, ale to wynika z przejęcia nowych zadań i całej struktury oczywiście funduszu. Zacznie się też dzielenie unijnych pieniędzy, które mamy z tej nagrody za dobre i szybkie ich wydawanie. Czy tutaj też będą tworzone jakieś nowe stanowiska pracy do podziału tych pieniędzy? Nie, to są te same osoby, które do tej pory pracują przy programie operacyjnym Kapitał Ludzki, także jeżeli będą jakieś ewentualnie zmiany w poziomie zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, to tylko wynikające z naturalnych decyzji indywidualnych pracowniczych. A tych unijnych pieniędzy dużo teraz mamy do podziału? Dodatkowych środków jest ponad 52 miliony euro, czyli ponad 220 milionów złotych. I na co będą przeznaczone? No w głównej mierze zarząd województwa i teraz jesteśmy już po ostatnich też decyzjach na komitetu monitorującego. Będziemy udzielać tak zwanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będziemy udzielać tak zwanego nowego wsparcia pożyczkowego dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, ale również będziemy bardzo mocno wspierać przedsiębiorstwa po to, żeby kształciły swoje kadry w kierunkach, które potrzebują, czyli to będą właśnie przedsiębiorcy definiować, jakie chcą szkolenia, ale również i na edukację, na wspieranie przedszkoli, wspieranie szkół. To wspieranie przedsiębiorców, czy też nowych przedsiębiorców, to jaką kwotę można uzyskać? Znaczy, jeżeli mówimy o dotacjach, to będzie dosyć spory projekt, bo ponad 52 miliony realizowane właśnie przez Wojewódzki Urząd Pracy, to będzie skierowane do osób bezrobotnych. Druga pula jakby dotacji, 6 milionów postawionych w drodze konkursu, czyli wyłonimy operatora do udzielania tych dotacji, to będzie przede wszystkim dla osób młodych do 25 roku życia. Natomiast jeszcze jest taki nowum, tak zwane instrumenty zwrotne, czyli pożyczki dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, ale niekoniecznie są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. I ile nowych przedsiębiorstw będzie mogło zaistnieć na polskim rynku? W sumie w ramach i pożyczek, i dotacji szacujemy, że to będzie około 1700 nowych miejsc. To oby te nowe firmy stworzyły tyle miejsc pracy, żeby urzędy pracy nie były potrzebne. Ja również sobie tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem była Milena Piechnik, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dziękuję bardzo.